Dzik. Gatunek dużego, lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych. Dziki w ciągu dnia odpoczywają w barłogach. Wieczorem osobniki wyruszają na żer. Dzik jest stworzeniem wszystkożernym. Orzeł. Gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Orły są bardzo eleganckimi stworzeniami. Poruszają się z wielką gracją. Są to ptaki monogamiczne. Para orłów dochowuje sobie wierności często do końca życia. Niedźwiedź. Gatunek drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych. Niedźwiedź posiada duże, masywne ciało z nieznacznie wydłużoną głową. Szyja gruba i krótka. Odznacza się wielką siłą, pozwalającą mu przetrwać podczas samotnego życia. Wilk. Gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych. Stada wilków liczą do 20 osobników. Zwykle jednak są znacznie mniej liczne. Każdy wilk ma w stadzie ściśle określone miejsce, wyznaczające między innymi kolejność spożywania zdobyczy. Wilki mają rozwinięty system komunikowania się przy pomocy mowy ciała oraz wydawanych odgłosów. Wilki posiadają gruczoły zapachowe na całym ciele. Dominant ociera się o pozostałych członków watahy, by wytworzyć charakterystyczny zapach stada. Wiele ich dzieli, ale łączy ich wspólny naturalny wróg – rak. Raka można uniknąć. Niedźwiedź, orzeł, dzik i wilk robią to w listopadzie. Zrób to w listopadzie. Włącz się w Movember.